Senacki PCPR zakończył właśnie ostatnią w tym roku rekrutację do programu aktywizacji społecznej w powiecie senackim. Okazała się ona pozytywnym zaskoczeniem. W związku z dużym zainteresowaniem placówka postanowiła zwiększyć limit miejsc z 21 do 35. Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, które mają za zadanie nakreślić im dalszą ścieżkę działania oraz dobrać odpowiednie szkolenie zgodne z predyspozycjami oraz zainteresowaniami. Formularze rekrutacyjne osób, które złożyły do nas swój wniosek, wynika na to, że bardzo duże zainteresowanie jest na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony. Są to też kursy komputerowe, jak również autodidakt. W tej chwili z tych kursów, które już do tej pory zrealizowaliśmy, wzięło w nich udział 45 osób w 2014 roku. Był to kurs m.in. AutoCAD 2 i 3D, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób imienia. Był to kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, wizerz makijażowa, sterylizacja paznokci, kucharz ciastka z elementami carvingu. Także w tym roku mieliśmy bardzo szeroką gamę kursów, dlatego że było ich aż 13. Także to było sporo. Marcin rozpoczął właśnie zajęcia z doradcą zawodowym. Wie już, że w dalszej części projektu wybierze szkolenie operatora koparko-ładowarki. Ja jestem pierwszy raz w tym, ale myślę, że to jest bardzo dobre. Po pierwsze, to jest tanio. Po drugie, może dostać dyplom, więcej się człowiek dowie na ten temat. Ma jakąś szkołę tam jakąś, może zrobić coś innego, co chciałby też robić i o pracę lepiej, czy w Polsce, czy za granicą, gdziekolwiek. Jedną z osób, które skorzystały z darmowych szkoleń, jest Tomasz Łuc. Na co dzień w swojej pracy wykonuje rysunki techniczne. Postanowił wziąć udział w szkoleniu z AutoCAD-a, aby podnieść swoje kwalifikacje. Myślę, że na pewno w przyszłości będzie dla mnie bardzo pomocne to przy pracy zawodowej, w przypadku, to będę to mógł wykorzystać, zdobyte wiadomości, umiejętności. Myślę, że one się przydadzą w przyszłości i na pewno podnoszą w jakimś stopniu moje kwalifikacje. Dzięki projektowi pod nazwą Program Aktywizacji Społecznej w powiecie senackim w 2013 oraz 2014 roku przeszkolono prawie 90 osób. 16 z nich odbyło płatne staże, zdobywając doświadczenie potrzebne na rynku pracy.